Na czym polegały dzisiejsze ćwiczenia? Dzisiejsze ćwiczenia miały sprawdzić możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez naszą jednostkę na terenie szpitala, czyli obiektu o dużym zagrożeniu w przypadku, jeżeli w takim obiekcie powstanie pożar. Jak wyglądały te ćwiczenia? To znaczy założenie było takie, że w pomieszczeniach piwnicznych powstaje pożar, dym przedostaje się na oddział dziecięcy znajdujący się na parterze budynku. Także po przyjeździe musieliśmy zlokalizować źródło ognia, ugasić pożar, oddymić obiekt. Szpital podjął ewakuację całego oddziału z bloku A, również laboratorium. W laboratorium została przeprowadzona ewakuacja. My sprawdziliśmy później wszystkie pomieszczenia pod kątem prawidłowości przeprowadzonej ewakuacji, czy nikt nie pozostał w strefie zadymienia, czy nie ma osób zagrożonych. I na tym nasze działania się zakończyły. Czy wszystko przebiegło sprawnie, tak jak powinno? Tak, jak najbardziej, wszystkie założone cele zostały wykonane. Oczywiście, jak przy każdych ćwiczeniach, są one po to, żeby ujawnić pewne błędy, omówić je później w dalszej części. Tak i tutaj nie ustrzegliśmy się niewielkich błędów, ale generalnie cała akcja przebiegła w sposób prawidłowy. Jak często realizowane są takie ćwiczenia przy takich dużych jednostkach jak szpital w Sokółce? Ćwiczenia ewakuacyjne, a to dokładniej praktyczne sprawdzenie ewakuacji, tak to się nazywa, powinno być przeprowadzane raz na 2 lata, ponieważ budynek szpitala jest to budynek o kategorii zagrożenia ludzi ZL2, czyli oznacza to, że przebywają tu ludzie, którzy mają trudności w poruszaniu się, a więc z tego punktu widzenia jest to istotne, aby cały personel wiedział, jak się zachowywać podczas zagrożenia faktycznego. W tym celu właśnie tu ustawodawca, bo rozporządzenie mówi dokładnie, że szpital musi przeprowadzać próbne sprawdzenie praktyczne ewakuacji raz na 2 lata, co nie oznacza, że jeżeli dyrektor, czyli zarządzający, uzna, że są konieczne częstsze takie próby zarządza. Tak jak tu widzieliśmy, chcieliśmy tutaj przeprowadzić te ćwiczenia we współpracy ze Strażą Pożarną, bo nieodzownie to się wiąże, prawda? Ewakuacja z tym, że jest jakieś zagrożenie. A więc tutaj podczas takich ćwiczeń personel szpitala także oswaja się niejako z ratownikami, z działaniami, jakie podejmują ratownicy. Każdy z personelu też ma określone zadania podczas zagrożenia. Elektrycy mają swoje obowiązki, konserwatorzy swoje, także staramy się być przygotowani zawsze, to się mówi, na najgorsze.